Szukając sposobu na rozbicie niemieckich murów, wierny sługa jego królewskiej mości oraz zdolny strateg John Norton Griffith uznał, że znalazł rozwiązanie. Pod jego kierownictwem robotnicy wykopali manchesterskie kanały oraz tunele londyńskiego metra. Teraz byli bardziej potrzebni przy robieniu podkopów pod niemieckimi stanowiskami niż pracując w Wielkiej Brytanii, której groziła inwazja. Był inżynierem, znał się na kopaniu. Poza tym był członkiem parlamentu, miał władzę i był niecierpliwy. Ludzie, którzy go znali, uważali go za człowieka czynu. Tych robotników nazywano kretami. On chciał zmienić ich w żołnierzy. Najpierw musiał jednak przekonać jednego z najważniejszych ludzi w imperium, ministra wojny, lorda Kitchenera. Norton Griffith napisał do niego dość dziwny list, sugerując wykorzystanie swoich kretów, czyli ludzi kopiących kanały. List pozostał bez odpowiedzi, a liczył się czas. W szeregach wojska szerzyła się niepokojąca plotka. Festuber w Pas-de-Calais Niemcy podłożyli minę pod brytyjskie okopy. Wybuchła ona 20 grudnia 1914. Skutki były szokujące. Brytyjczycy zrozumieli, że Niemcy mogą podkopać się pod ich umocnienia i wysadzić je spod ziemi. Uznali, że skoro wróg sięga po takie rozwiązania, to oni też powinni i muszą przy tym przechytrzyć przeciwnika. W połowie lutego 1915 roku Nortona Griffitha wezwano do Ministerstwa Wojny. Miał stanąć twarzą w twarz z żelaznym człowiekiem, lordem Kitchenerem. By przekonać go do wojny pod ziemią z użyciem kretów, John Norton Griffith zmodernizował stare techniki, dzięki czemu Brytyjczycy mogli kopać szybciej. Po przekonującej demonstracji lord Kitchener uwierzył Nortonowi Griffithowi i nakazał mu stworzenie armii kopaczy, którzy odmieniliby koleje konfliktu. Dzięki brytyjskim górnikom podziemna wojna miała zyskać zupełnie nowe oblicze. Zwerbowani przez Nortona Griffitha stworzyli pierwszy zespół kopaczy. W ciągu kilku dni lutego 1915 wcielono ich do armii i wysłano do Flandrii, na front.